Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panią Nikolę. Odpowiadam na pani pytanie. Jak będzie wyglądał mój przyszły mąż? Pyta pani Nikola. Jak będzie wyglądał przyszły mąż pani Nikoli? Jak będzie wyglądał przyszły mąż pani Nikoli? Jak będzie wyglądał? Pani Nikolo, super. Ogólnie karty są bardzo fajne. Karty jednoznacznie nie odpowiadają, tak jak na przykład, nie wiem, będzie miał kolor włosów czy cokolwiek. Przynajmniej ja tak nie jestem. Jestem zgrana z moimi kartami na troszeczkę jakby innych zasadach. W każdym razie powiem pani wszystko, co mi tutaj się pokazało. Przede wszystkim pani przyszły mąż według kart będzie osobą bardzo, bardzo mądrą, rozsądną. Nie zdziwiłabym się, gdyby to był na przykład chirurg, tak? Bo król miecz bardzo często mówi mi o chirurgu. Generalnie o lekarzu też czasem, tak? Ale zwłaszcza chirurg, ewentualnie prawnik również, tak? Prawnik też mi się pokazuje jako król mieczy. Na pewno będzie to osoba, która troszeczkę może mieć takie poranione serduszko, tak? Która gdzieś tam doświadczyła pewnych już życiowych, tak? No trudności w pewien sposób. Czasem mi się pokazuje jako rozwodnik albo wdowiec, ale oczywiście niekoniecznie. Na pewno to będzie człowiek intelektualista, tak? Intelektualista, taki dosyć zachowawczy, no ale wiadomo, o gorącym sercu, tylko może być nieco poraniony. W każdym razie na pewno będzie to człowiek, który no po prostu potrafi kierować swoim życiem, tak? Idzie przez pryzmat rozsądku, nie działa impulsywnie, pochopnie, tylko jest taki właśnie bardzo wyważony i to jest, no, to się chwali oczywiście. Powiedziałabym, że raczej to będzie człowiek, który gdzieś tam jest, no, powiem tak, szczupły, tak? Nie będzie jakiś, nie wiem, no, większy, otyły, cokolwiek. Będzie to człowiek szczupły według kart, najprawdopodobniej, tak? Oczywiście to są niebieskie oczy mniej więcej. Powiedziałabym, że tak raczej tak od blondu do jakiegoś takiego średniego brązu, niekoniecznie już ciemniejsze, raczej taka uroda bardziej powiedzmy skandynawska, coś takiego. Tak według kart będzie wyglądał, bardzo taka symetryczna twarz, tak, taki ładny nosek i jakby wszystko na swoim miejscu. Na pewno to będzie człowiek, który się będzie kobietom podobał. To zdecydowanie tak. Ale co jeszcze jest istotne? Dla tego człowieka, tak, pani przyszłego męża, bardzo ważna będzie rodzina. Bardzo ważne kwestie rodzinne, tak, będzie chciał mieć dom, dzieci, nie wiem, psy, koty, tak, duży ogród. Co kwestie rodzinne bardzo będą gdzieś tam w jego obszarze zainteresowań. Jedyne, co może poprzeszkadzać, to jakaś kobieta, która gdzieś tam nie... Obraz kobiety, tak, czy obraz matki, czy obraz generalnie kobiety w związku może, przez który on nie do końca będzie w stanie się rozwijał tak, jakby chciał. Czyli albo gdzieś tam będzie na nim, powiedzmy, ciążyło jakieś tam brzemię, że na przykład mama była taka, no to powinno być tak, to na przykład pani też powinna być taka. Ale to nie będzie groźne, bo gdzieś tam według kart tutaj to jest tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, że no on się nie może przez to rozwijać w pełni. Także na pewno, jeżeli pani będzie na spokojnie do niego podchodziła, to się oddzięczy jeszcze bardziej. Także proszę się tym nie martwić, ale w każdym razie uważamy na kobiety. Na kobiety, czy to na matkę, czy to też może być taka sytuacja, że na przykład pani mamie się powiedzmy nie będzie podobał, tak? I przez to brak tego rozwoju może gdzieś tam wisieć w powietrzu, ale proszę nie brać tego do głowy, wszystko tu się zdecydowanie ułoży bardzo dobrze, ale uważamy na kobiety, żeby nie blokowały jego rozwoju. Tak jak powiedziałam, bardzo przystojny, smukły, podobający się kobietom i bardzo, bardzo, bardzo mądry, zaradny życiowo, zarobkowo i w ogóle pod każdym względem tutaj człowiek bardzo rozsądny. Powiem pani jeszcze tak, trójka mieczy i
Ile też mieczy. Może to być osoba również z taką ciętą ripostą, tak? Bo on nie boi się, nie będzie bał się obronić swojego zdania. Nie będzie się pani również bał bronić. Nie będzie bał się panią bronić, tak? I pani zdania również. To cięta riposta, cięty język, trochę taki napięcie, nawet takie sexy napięcie tak może wprowadzać. Natomiast gdzieś tam, no... To wszystko spowodowane jest tym, że on po prostu będzie tym, że on po prostu doznał pewnego rodzaju bólu, tak? Krzywdy. Ktoś mu albo złamał serce, albo jeszcze złamie, tak? No tak to wygląda, że przez jakieś takie rozczarowania uczuciowe, no on trochę takiego pancerza nabył, tak? Czyli gdzieś tam troszeczkę trzeba będzie się do niego przebić, no ale według kart, proszę bardzo, są dostateczne karty świata. Dzięki pani, tutaj jeden człowiek się wyzwala, katarzis, tak? Wyzwolenie, uwolnienie ze wszystkich negatywów, złych doświadczeń, z negatywnej przeszłości, tak, ze wszystkiego, co blokuje, nie daje iść do przodu. Tak samo może być tutaj właśnie, że przez kobietę, która gdzieś tam wpajała jakieś wartości, tak, no to on nie może iść do przodu, ma poranione serduszko, broni swojego zdania, chociaż wcale tego nie chce do końca, a dzięki pani on się wyzwala, wszystkie te kajdany zła z siebie gdzieś tam zrzuca, no i karta świata, cały wszechświat wam pomoże po prostu. Według kart cały wszechświat wam pomoże, możliwe przeprowadzki, podróże zagraniczne, tak, po całym świecie możecie gdzieś tam sobie jeździć, bardzo szerokie horyzonty, tak, bardzo szerokie jakby możliwości i chęć do i potencjał do różnego właśnie, do różnych przeprowadzek, do różnego podróżowania po świecie. Tak naprawdę, no cóż, wszystkie drzwi okna będą otwarte, no żadne drzwi nie będą przed Wami zamknięte, tak? Możliwości ogromne, ale nie tylko na polu emocjonalnym, rodzinnym, ale również finansowym, zarobkowym, tak? Zawodowym. Gdzieś tam możecie to wszystko łączyć razem bardzo fajnie i po prostu tutaj jest satysfakcja, spełnienie. No i cóż, no spełnienie wszystkich marzeń i zrealizowanie wszystkich planów. Także Pani Nicolo, no, piękna przyszłość tutaj według kart się zapowiada, także no trzymam kciuki bardzo mocno, życzę powodzenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej się to wszystko zrealizuje. Dziękuję bardzo serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.